Siemano, witajcie w takim daily vlogu. Robię to pierwszy raz, także pewnie będzie dużo błędów. I ja to nagrywam teraz w niedzielę. Jest godzina coś pewnie koło tak 7:12 i mieliśmy dzisiaj jechać do takiego większego miasta na zakupy z rodziną, ale niestety mój brat się rozchorował, więc chyba z tego będzie nici. No i dzisiaj wstałem w ogóle o 5, żeby jeszcze odrobić lekcję, bo wczoraj nie mogłem. No i odrobiłem lekcję, mam teraz dużo wolnego czasu, ale właśnie nie pojedziemy nigdzie. Także postanowiłem zrobić tego daily vloga, już sobie aparat w sumie nawet naładowałam, bo myślałam, że... No kurde, nie mogę schować telefonu do kieszeni. Aparat sobie naładowałam, bo myślałam, że będzie jakiś ciekawszy ten daily vlog, jak pojedziemy do miasta. No ale niestety. Ale właśnie cały myk polega na tym, jak to mówił pewien youtuber, żeby z nieciekawego dnia zrobić ciekawego daily vloga. Chciałam zrobić hyperlapsa, bo generalnie chciałam zrobić tego vloga tak, jak robi Alanek. Jak mnie oglądasz, Alanek, to pozdrawiam. I chciałam zrobić hyperlapsa, jak tam trochę w piłkę kopię. Tylko, że po pierwsze jest rosa, a po drugie, w sumie takie najważniejsze, nie mam piłki, bo ostatnio przedziurawiłem piłkę. Więc chyba nici z hyperlapsa. Po prostu będzie vlog taki sztywny, jak jeszcze nigdy go nie było. Okej, jest godzina 7:30, a ja sobie postanowiłem już odpalić komputer i zagrać jakiegoś deathmatcha. Generalnie mówię cicho, bo jeszcze cała rodzina śpi. Ja wam teraz pokażę taki trik. Generalnie tak, sobie wszedłem tutaj normalnie na CS-a. Deathmatcha sobie odpalę. I to tutaj deathmatch mi się będzie ładował. Już się w sumie załadował. Mapa Cobblestone. Słuchajcie, skin changer sobie pobrałem, więc pewnie będę miał, znaczy na pewno będę miał fajne jakieś skiny, zresztą zobaczcie sami, pyk, pyk, patrzcie na to, to jest mój Glock, to jest moja kosa i za to nie ma wagbana. Czekajcie, kupię sobie jakąś broń, na przykład Akacza, zobaczcie, mam Akacza Redline, widzicie to? I za to nie można dostać wagbana, bo wagbana dostaje się za Overwatcha, tak? To tylko ja to widzę i za to nie można dostać wagbana. Także ja sobie pogram deathmatcha teraz z tymi brońmi. Więc muszę wam powiedzieć, że naprawdę mi się mega nudzi, także postanowiłem pojeździć sobie rowerem. I chciałam pojechać na wieś. To jest około 3 km w jedną stronę, także... Aha, fajnie. Ktoś mi rower ukradł. Może jest w chlewku. Pewnie brat mi zrobił żart i przestawił go. Zaraz zobaczymy. A tak swoją drogą, patrzcie, tu kiedyś było okno, nie? Już tego okna nie ma. Jeżeli ktoś jest bystry, to może napisać w komentarzu, dlaczego. Jest mój rower? O, jest! Brat przestawił, chciał mi dowcip zrobić. A ty. Nie no, czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? I moim zdaniem... Znaczy nie. Jak ja będę dorosły, to się na pewno przeprowadzę w takie miejsca, żeby właśnie były takie widoki jak teraz. A nie ludzie, budowle. Jeszcze zostało mi jakieś 2 km do tego obiecanego miejsca. Także jedziemy. Nie ma jak to jechać, a drugą ręką kamerować. Super. Jak widzicie, jesteśmy już blisko wsi. W sumie jeszcze jakiś... No jakieś jeszcze 1,5 km drogi. W sumie tak nie potrafię dokładnie wyliczyć ile. Ale to miejsce kojarzy się z moim dzieciństwem. O kurde. Ze wspomnieniami i nie tylko. Także po prostu chciałbym powrócić do tego miejsca. Zwłaszcza wtedy, kiedy mam po prostu wolną chwilę. Zobaczcie zresztą, jak tu jest ładnie. I powiem wam, że naprawdę ciężko jest jeździć. Patrzeć się, czy aparat coś nagrywa, jeszcze jeździć, nie? Nie no, na serio. Patrzcie, przyjechałam tutaj. To jest właśnie to takie tajemnicze miejsce. To jest plac zabaw, ale serio, przecież to jest dla wszystkich niby i on jest 24 godziny na dobę otwarty, tak?
No ja nie sądzę. A przynajmniej będzie fajnie zjechać z tej górki rowerem. Na plac zabaw na wsi, to pojechałem sobie tutaj. Jak widzicie, tutaj mamy park połączony też z placem zabaw. No ten plac zabaw jest akurat nowy, także nie jest aż taki fajny. Dobra, ja tutaj akurat jestem na siłowni, sobie usiadłem tutaj na coś takiego i mam nadzieję, że nikt mnie nie słyszy, bo będzie przypał. I słuchajcie, tak sobie jadę tutaj do tego parku i patrzę, że jest jakiś bezdomny. Na pewno bezdomny, bo widać. I grzebie po prostu w koszu, co nie? Grzebie po prostu w koszu, szuka jedzenia. I strasznie mi się przykro zrobiło, bo... Więc chciałam mu trochę dać. Jak będę wracał, dam mu trochę pieniędzy. Oczywiście nie mówię tego po to, żeby się chwalić, że ja tutaj taki hojny jestem. Dobra, słuchajcie, więc ja już kończę tego vloga. Jest w ogóle godzina 11:30, jakby to kogoś interesowało. I kończę go z tego względu, bo to jest niby taki daily vlog, czyli że przestaję wam cały dzień, ale kończę go, bo po prostu jest nudno i byłem na rowerach i tak naprawdę pokazałam wam już wszystko, co chciałam. No, wiecie co, w sumie jeszcze mogę wam pokazać kotka. Fajny kotek, on się strasznie boi. Zobaczcie, patrzcie na to. Jak taki Vader, mogę go tak odpychać. No dobra, a więc to na tyle. Na razie, do zobaczenia i pa, pa.